Waldemar Bolkowski, Zbór Boża Wola. Kochani, ja chciałbym odnieść się do pierwszego wersetu, który jest cytowany w zaproszeniu na dzisiejszą konferencję. Ale zanim to zrobię, chciałbym wziąć przykład też z brata Darka i przekazać pozdrowienia. Tak się złożyło, że mniej więcej 10 dni temu wróciłem z Petersburga w Rosji i przewożę bardzo serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru braterskiego w Petersburgu w Rosji, a także od wierzących braci i sióstr pochodzenia żydowskiego, z którymi miałem tam kontakt. To są ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa jako swojego Mesjasza i Zbawiciela. Więc z tej nielubianej Rosji przywożę gorące, chrześcijańskie, pełne miłości pozdrowienia. Słucham? No cóż, ktoś musi. No. Słyszeliśmy o uniżeniu, tak? No, Pan Bóg powołuje i wysyła w różne miejsca, czasami dziwne. Jonasza wysłał do Niniwy. Wrogowie narodu izraelskiego w tamtym czasie. Opierał się jak mógł, ale w końcu poszedł. Tak samo i nas Pan Bóg wysyła. Czasami na drugą stronę ulicy, czasami na drugą stronę miasta, a czasami gdzieś tam na drugą stronę kuli ziemskiej. Ważne, żeby wiedzieć, gdzie jest miejsce mojej służby. A apostoł Paweł prosił Tymoteusza, jak czytamy w 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 3 werset. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Mamy tutaj powiedziane, że apostoł Paweł prosi Tymoteusza, aby pozostał w Efezie. Dlaczego? No bo sam udaje się do Macedonii. Myślę, że to jest czas już po uwolnieniu Pawła, po pierwszym uwięzieniu, jakie było w Rzymie. On się znalazł w Efezie, jest tam przez jakiś czas. Tymoteusz jest razem z nim i teraz Paweł ma udać się do Macedonii, odwiedzić zbór w Tesalonice, w Filipii, może inny w Berei. A Tymoteusz chciał z nim jechać. A Paweł mówi, no zrobiło się niedobrze w zborze w Efezie. I dlatego dobrą rzeczą by było, żebyś pozostał i żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Dlaczego akurat takie słowa? W jakim celu Paweł prosi Tymoteusza, żeby został w Efezie? Bo on ma bronić nauki chrześcijańskiej. Dzisiaj był zacytowany ten werset z listu Judy. I rzeczywiście, póki Paweł jest, no to on broni tej nauki chrześcijańskiej, ale on ma udać się gdzie indziej. Jak widzimy z końcówki tego trzeciego wersetu, aby nie nauczyli inaczej niż my. A więc apostoł Paweł, on jest apostołem, on uczy Słowa Bożego, on zwiastuje Chrystusa. Tymoteusz tak samo naucza. Młodszy brat, ale naucza tak samo jak apostoł Paweł. I to jest lekcja, żeby zachować ciągłość nauczania w naszych zborach i starszych, i młodszych. Ale to jest jednakowe nauczanie. Apostoł Paweł nie mówi, żeby oni nie nauczali inaczej niż ja. On mówi, aby nie nauczyli inaczej niż my. A więc i starsi, i młodsi bracia w zborze zwiastują to samo słowo, zwiastują tego samego Chrystusa. Ale dlaczego apostoł Paweł skieruje taką prośbę do Tymoteusza? No bo czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, kiedy apostoł Paweł spotyka się wcześniej ze starszymi zboru z Efesu.
to co do nich mówi? Jakie to są słowa? 29 werset. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. To są takie wilki w owczych skórach. Ale to są wilki drapieżne. Natura wilka jest drapieżna. Nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Apostoł Paweł był pewien, co się wydarzy w Efezie i dlatego zaczyna tutaj od słów ja wiem, ja wiem. Gdyby takie słowa były skierowane do nas dzisiaj, no i byśmy spojrzeli na każdy na swój zbór, nie, tam gdzie jest, i takie słowa byłyby skierowane, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne. Oj, to by nas zmroziło. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, jeden z was wyda mnie? Jaka była reakcja uczniów? Każdy sprawdzał siebie. Chyba nie ja, Panie. Każdy siebie musi sprawdzić przed Panem, jaka jest moja postawa, w co ja wierzę, jakim jestem świadectwem dla innych, czy jestem wzorem, jak mówi Boże Słowo, czy też nie głoszę Chrystusa, tylko siebie samego i wtedy no, zaczynają zamiast Słowa Bożego być tutaj rzeczy przewrotne. To jest jakiś podstęp. To jest jakieś takie no, zbałamucenie ludzi. Apostoł Paweł mówi, ja wiem. I teraz apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza i to stało się już faktem. Niestety. Są w zborze ludzie, którzy nauczają, ale okazuje się, że mówią no nie wszystko źle, tylko trochę źle, trochę inaczej. Później w 18 wersecie Paweł mówi, ten nakaz daje ci synu Tymoteuszu, abyś staczał dobry bój, a więc to jest walka. Ale pewni ludzie odrzucili wiarę, odrzucili dobre sumienie, stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Coś takiego. Wierzący ludzie w zborze i bluźnią. Tragedia. Tragedia. Oni mieli być pouczeni. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, abyś przykazał pewnym ludziom, żeby nie nauczali inaczej niż my. Czyli Tymoteusz miał pozostać w Efezie. To jest geograficzna lokalizacja wykonywania Bożej woli w jego życiu. Jakie jest twoje miejsce? Czy masz konkretne miejsce, gdzie będziesz służył Panu, aby zwiastować jego słowo? Duchowy aspekt zawarty jest dalej, w kolejnych słowach, gdzie jest powiedziane, żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my, a więc chodzi o, po pierwsze, o właściwe nauczanie. Właściwe nauczanie. Co to ma być za nauka? Nauka apostolska. Tak jak tutaj Paweł mówi, no tak jak ja nauczam, ty nauczasz. No tak mają ludzie nauczać. Nie inaczej. Duchowa stabilność w zborze opiera się na zdrowej nauce. I to jest podstawa. W liście do... Ale jest druga rzecz. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowadami. Tam gdzieś chyba w innym miejscu jest o żydowskich baśniach. Ja mam komentarz. 5 tomów do 5 księgu Mojżeszowego. Jakie to są baśnie. Ale stoi na półce.
nie zajmowali się. W angielskim przekładzie tam jest użyty zwrot pay attention, co znaczy zwracać na coś uwagę. Zwraca się na uwagę na to, czego się słucha. A więc z jednej strony chodziło o właściwe nauczanie, a z drugiej strony chodziło o to, żeby nie słuchać tego, co jest niewłaściwe. I to jest druga strona tego samego medalu. Z jednej strony dobre i zdrowe nauczanie, a z drugiej strony no to uciekajmy od tego, co nas odwodzi od zdrowego nauczania. No bo jak ci się zaczęli zajmować rodowodami i sięgali do dalej niż do pradziadka, no to ho, ho, ho. No ale to jest marnowanie czasu. To jest odwracanie uwagi od tego, co jest istotne dla duchowego wzrostu. To nie było pożyteczne, to nie było budujące. Co więcej, to wywołuje spory. No i dopiero potem jest problem w zborze. A więc mamy tutaj dwie rzeczy. Właściwe nauczanie i właściwe słuchanie. Czego nauczasz? Czego słuchasz? Ludzie czasami, no dzisiaj mają dostęp przez internet do różnego rodzaju nauczania. I myślę, że w zborach powinniśmy ostrzegać przed niewłaściwym słuchaniem. Ludzie się tak nałykają różnej wiedzy, a potem to wnoszą do zboru. I problem polega na tym, że nie wszystko jest złe. Tutaj mamy słowo baśnie. Tam dosłownie apostoł Paweł używa słowa, które oznacza mit. Nie zajmowali się jakimiś mitami. Jeśli chodzi o mit, to słowo było przez wierzących ludzi w tamtym czasie rozumiane dwojako. Jedna rzecz to była taka, że mitami określano naukę, która była dodatkiem do Słowa Bożego. To był mit. No i pytanie, nieraz czytamy w Bożym Słowie, żeby do niego nic nie dodawać, ani nic nie ujmować, ani nic nie przekręcać. A więc tu musimy się pilnować, jak wygląda nasze nauczanie. Wszystkie fałszywe nauki bazują na dodatku do Bożego Słowa. To jest Boże Słowo albo to jest Chrystus plus coś tam. No i w zależności od tego, jaką sobie weźmiecie fałszywą naukę, no to będzie, tam nie jest tak, że wszystko jest nieprawdziwe. Nie. I diabeł jest na tyle sprytny, że wprowadza fałszywą naukę stopniowo, mieszając prawdę z fałszem. I w tym momencie ciężko jest odróżniać czasami. Ludzie słuchają i łykają jak leci, jak pelikany. Wszystko. I, no i potem zdziwienie, że po jakimś czasie jest coś nie tak. To jest jedna rzecz. I dlatego chodzi też o komentarze do Słowa Bożego. Często to jest dodatek do Bożego Słowa. I trzeba, tak jak na przykładzie tej książki, Darek podkreślił, to nie jest Biblia. I owszem, książki są pożyteczne, są dobre, ale musimy zawsze o tym pamiętać, że to nie jest Boże Słowo. To jest komentarz, to jest jakaś interpretacja, to jest pogląd. I to wszystko musimy konfrontować z Bożym Słowem, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, bo nikt z nas nie ma monopolu na prawdę i każdy z nas może się pomylić. I dlatego też można dziękować Bogu, że kiedy nie ma jednego nauczającego w zborze, ale jest kilku nauczających, no to zawsze może być tak, że ktoś kogoś skoryguje. Ja pamiętam, kiedy stawałem pierwsze kroki jako kaznodzieja jeszcze w zborze na Zagórnej, no to potem po moim takiej jednej czy drugiej usłudze podchodził taki czy inny brat, to jeszcze na Zagórnej było w Warszawie i mówi, no bracie Wartku, no bardzo ładnie powiedziałeś to czy tamto, ale zwróć uwagę, że tu powiedziałeś coś takiego, a to niedokładnie jest tak, albo coś innego. Ja to się od razu obruszałem, no bo ja przecież wszystko już wiem. Ale nie, to było dobre,
To było dobre, bo to oznaczało, że ludzie uważnie słuchają, co ja mówię, i są w stanie wychwycić ten błąd, i wskazać mi ten błąd. Ja mogę potem ten błąd skorygować, poprawić, zobaczyć w Bożym Słowie, a rzeczywiście, ja się oparłem na jakimś jednym wersecie, a zupełnie zapomniałem, że jeszcze jest 5 innych wersetów. I nie wziąłem tego w ogóle pod uwagę. I zbudowałem całą piękną teorię na jednym wersecie. Trzeba bardzo uważać. Drugi, jeśli chodzi o te baśnie, to było niebezpieczeństwo alegoryzowania Słowa Bożego. Czyli no, literalne znaczenie, no tak, ale to ma głębsze znaczenie. No i jak zaczynamy głęboko sięgać, no to tak jak w jakimś stawie do tego mułu się dokopiemy. I wtedy jest niegłęboka nauka Słowa Bożego, taka zabagniona bardziej, nauka zamulona. I musimy bardzo uważać. Przez 15 stuleci historii Kościoła to była taka no, interpretacja Słowa Bożego. No bo taka literalna, no to tam. Do dzisiaj Żydzi mają, o ciekawostkę wam powiem, 4 poziomy interpretacji Słowa Bożego. To się nazywa Pardes. I to jest akronim 4 słów hebrajskich. Pierwsze słowo to jest pszat i to chodzi o literalne znaczenie tekstu. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość. No to jest literalnie. Pan Bóg stworzył światło, tak? Ale jest też drugie słowo, remes, które oznacza po hebrajsku aluzja albo wskazówka, albo podpowiedź. I tu chodzi o alegoryczne znaczenie tekstu. No jak Pan Bóg oddzielił światłość od ciemności, no to światłość to jest to, co dobre, ciemność to jest to, co złe, czyli Pan Bóg oddziela dobro od zła. Czyli już nie chodzi o literalną światłość czy literalną ciemność, tylko mamy inne znaczenie tych słów. I budujemy potem na tym całą historię. I przedtem apostoł Paweł ostrzega, bo to jest budowanie już pewnych mitów. No bo wtedy ja nie wiem, to co czytam, czy to co ja czytam to jest tak jak ja czytam, czy to jest może inaczej. I to później no co wykładowca, no to każdy ma swoje pojmowanie, no i nie będzie jednoznacznej nauki, będzie problem. Potem jest jeszcze deresz, to jest homiletyczne znaczenie tekstu, stąd te hebrajskie midrasze. I na koniec jeszcze jest sod, no to już jest odlot, to już jest mistyczne znaczenie tekstu i te kabały i te wszystkie, to już jest taki wysoki poziom. Dlatego jak my mówimy o literalnym znaczeniu Słowa Bożego w historycznym kontekście, no to co to jest? To ty jesteś tam u podstaw, a my tu musimy na wyższe poziomy. Ale zostawmy to na boku, mamy się tym nie zajmować, tak? Ani tymi rzeczami, które powodują spory. W liście do Tymoteusza tutaj w 6 rozdziale, tam jest ostrzeżenie też na przykład, jeśli kto inaczej naucza, apostoł Paweł ostrzegał przed tym, to jest 6 rozdział, 3 werset, i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. To miał podkreślać Tymoteusz. Jeśli ktoś inaczej naucza, to 4 werset mówi, ten niezrozumiały. Nic nie umie. Choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy. Jak nie będziemy się trzymać nauki apostolskiej, i nie będziemy się trzymać zbawiennych słów Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, no to będziemy mieli w zborze 4 werset. Będą spory, będą zawiści, będą swary, będą złośliwe podejrzenia. Nie unikniemy tego. Bo problem polega na tym, że jak odejdziemy od Bożego Słowa, to na początek wchodzi fałszywa nauka, no ale tak jak powiedziałem, ona nie jest tak wprost fałszywa, to jest mieszanka najczęściej. I
jest problem, bo jest to tolerowane. Czyli mamy dobrą naukę z jednej strony i taką, no, prawie dobrą z drugiej strony i to i egzystuje razem. Co wygra za jakiś czas? To doprowadzi najpierw do tolerowania, później do akceptowania tego, co jest fałszywe, a potem do odrzucenia Bożej prawdy. Taki jest rezultat. Dlatego w drugim liście do Tymoteusza Paweł mówi do Tymoteusza: głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żonni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. A apostoł Paweł mówił, żeby się tymi baśniami nie zajmować, a jednak jeżeli odwróci się ucho od prawdy, no to co nam zostaje? No te mity, no te baśnie. Ale ty bądź czujny we wszystkim. I to jest słowo skierowane do każdego z nas. Ty bądź czujny. Pan Bóg cię postawił z Bożej, bądź czujny. Uważaj. Cierp. Nie jest łatwo przeciwstawić się, no bo to się psuje relacje, tak? A my tu mamy w jedności być. No to czasami to cierpi człowiek. Wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. To jest dla nas napomnienie. Jeszcze jedno zdanie. Cel. Dlaczego apostoł Paweł dał ten nakaz? Celem tego, co przykazałem. To słowo przykazał w trzecim wersecie, czy tego, co przykazałem w piątym wersecie, czy w osiemnastym, ten nakaz, to jest jedno i to samo greckie słowo, które oznacza rozkaz, tak jak w wojsku od dowódcy. I wiecie, jak to w wojsku jest. Z rozkazami się nie dyskutuje, rozkazy się wykonuje. I tu jest bardzo to mocne słowo, żebyś pewnym ludziom przykazał, rozkazał wprost. Wyobrażacie sobie coś takiego w zborze? Ale mamy to zrobić. Mamy rozkazać, że nie wolno inaczej uczyć niż nauka apostolska. Wiecie, możemy się nauczyć od świadków tej lekcji. Ja mam w swojej rodzinie też. No i starałem się im przekazać dobrą literaturę. A potem dostałem ładną paczuszkę, przesyłkę z powrotem. Nie wolno czytać innych rzeczy. Weźmy przykład. Chodzi o to, żeby... Ja nie mówię o tym, żeby się zamknąć, żeby być jakoś tak, no nie być otwartym, ale w tym wszystkim trzeba być ostrożnym, czujnym. Czego będę słuchał, czego będę się uczył. I tak jak co jest powiedziane, co dobre, no tego się trzymajcie. Ale niektórzy ludzie, no niestety, szósty werset mówi, nie osiągnęli tego. Czego nie osiągnęli? Czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Ale chciałem podkreślić tą myśl, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca. Wiele się mówi na ten temat, a nie potrzebujemy tyle doktryny, potrzeba więcej miłości. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, chcecie mieć więcej miłości, no to musicie mieć więcej zdrowej nauki. Bo miłość opiera się na zdrowej nauce. Źródłem miłości jest nauka Słowa Bożego, zdrowa nauka. Jeżeli chcesz mieć więcej miłości, musisz mieć więcej zdrowej nauki. To jest odwrotnie niż w wielu zborach się dzisiaj mówi. I widzimy, jest to miłość płynąca z czystego serca. A co nas oczyszcza?
z naszych grzechów. Co czyni nasze serce czystym? Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I jeszcze jest jeden werset, który mówi nam w Ewangelii Jana: i wy już jesteście czyści dla słowa, które wam zwiastowałem. A więc Słowo Boże ma oczyszczający efekt także w naszym życiu. Druga rzecz to jest dobre sumienie. Tam w liście Piotra jest mowa o tym, że chrzest jest prośbą o dobre sumienie. A więc czyste serce to jest ten moment nawrócenia. Drugi krok to będzie chrzest, prośba o dobre sumienie. A potem jest życie wiary, tylko ta wiara ma być nieobłudna. Ona ma być prawdziwa, ona nie ma być udawana. I pewni ludzie tego nie osiągnęli. Nasze tłumaczenie jest troszkę mylące, bo sprawdziłem ten tekst w innych przekładach i znalazłem tam, że ten zwrot był przetłumaczony, od czego niektórzy zboczyli. Odeszli od pewnych rzeczy, z czym się niektórzy rozminęli, albo od czego niektórzy odstąpili. Oni to mieli, ale zostawili. Teraz mamy coś lepszego, bardziej duchowe, lepsze. I dlatego tak niebezpieczne jest odejście od zdrowej nauki. Dlatego niech to będzie dla nas zachętą, tak jak było zachętą dla Tymoteusza. Trzymajmy się zdrowej nauki Słowa Bożego, pełnijmy rzetelnie naszą służbę, nie zajmujmy się baśniami, a ta zdrowa nauka będzie pobudzać nas do jeszcze lepszej służby, służby w miłości dla chwały Pana Jezusa. Amen.